Cześć, witajcie, z tej strony Olega, dzień dobry, w kolejnym odcinku na moim kanale, którym wam pokażę, czym nagrywam, w czym montuję i w czym robię miniaturki. I jeśli wam się spodoba ten odcinek i chcecie zobaczyć wyjaśnienie, jak to się robi w tych wszystkich programach, to napiszcie to w komentarzu, a możliwe, że się pojawi kolejny taki odcinek. Więc pierwszym programem, którym nagrywam właśnie w tym momencie, to jest OBS, który służy do nagrywania przede wszystkim ekranu, służy do wszystkiego, do gier, nagrywania, do robienia streamów, które już na 100% będą pojawiały po nowym roku u mnie na kanale. No i myślę, że to jest najlepszy program, według mnie przynajmniej, do nagrywania ekranu. A kolejnym programem to jest Audacity, który służy do nagrywania tylko i wyłącznie dźwięku, w którym też można go montować. I no, obecnie innego programu do nagrywania dźwięku nie znam, ale pewnie są jeszcze jakieś lepsze, ale to płatne. I w tym odcinku pokażę wam takie programy tylko dla początkujących, bezpłatne i łatwe, przede wszystkim proste na początek. No i to w sumie tyle z tego programu. A kolejnym, jakim jest, to jest Vidyot, który służy do nagrywania, przepraszam, montowania różnych filmów. I to jest naprawdę chyba najprostszy, jaki znam. I prosty i łatwy do montowania. Nie trzeba jakiegoś dużego wysiłku, chociaż jak się chce coś postarać, no to musi trochę włożyć swojej pracy. No i to myślę, że tyle. I ostatnim programem to jest GIMP, który mi służy do robienia miniaturek. Jak widzicie, wszystkie tutaj motywy, jakie tylko chcemy sobie wybrać, różne kolory,